Witam wszystkich, dzień dobry. Witam w progach Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa, żeby opowiedzieć o konkursie. To jest ogólnopolski konkurs rodzinny, konkurs plastyczny Czas na bajkę. Pomysłodawcą tego konkursu, jak zresztą wielu poprzednich odbywających się na terenie miasta Nowego Sącza, jest pan Stanisław Szarek. Powiem tylko tyle, że w organizację tego konkursu włączyło się kilka instytucji województwa małopolskiego, czyli MCK Sokół, Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Orion. A o idei konkursu, no to już bardzo proszę, panie Stanisławie. Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że w takim zacnym gronie żeśmy się spotkali po raz 11. Naszym celem jest przede wszystkim promocja szeroko pojętej wyobraźni u dzieci i dlatego też już po raz 11 próbujemy drążyć ten temat, żeby ta wyobraźnia dzieci nie została z boku, nie została zapomniana, a w szkołach niestety bywa tak, że naciski są na wiele innych rzeczy, a nie na, powiedzmy, przedmiot, który daje najwięcej wyobraźni i tym przedmiotem jest język plastyczny. Oczywiście czytelnictwo, bo człowiek jak czyta, to też gdzieś tam przenosi się w czasie i w świecie. Moi drodzy, jest to wydarzenie niezwykle ważne, dlatego, bo tak jak powiedziałem, od 11 lat walczymy o to, żeby dziecko nasze, polskie dziecko było mądre przede wszystkim i dawało sobie radę w życiu, a nie da sobie rady bez wyobraźni. Czyli nacisk na wyobraźnię jest tym największym takim naszym celem, ze względu na to, żeby szczęście dotarło do dziecka w przyszłym jego życiu, to on musi mieć pomysły na życie. Jak nie będzie tego pomysłu, to niestety będzie musiał kupować ten pomysł, a to kosztuje. Dzisiejsza, powiedzmy, nasza era taka właśnie współczesna na tym polega, że człowiek bez wyobraźni ginie, marnie ginie, albo kończy w więzieniu, albo niestety w szpitalu. I to trzeba brutalnie o tym mówić, bo ten nacisk jest niezwykle potrzebny. Ja pracuję w szkołach w Nowym Sączu i widzę, jak to wszystko zaczyna przebiegać. Kiedyś była troszeczkę inna wyobraźnia, dzisiaj już jest jeszcze inna, aczkolwiek na pewno nie lepsza. Nie lepsza, dlatego, bo pandemia nie pomogła absolutnie w tym, wręcz nawet zaszkodziła bardzo, bo dzieci zostały jakby zamknięte w świecie kompozycji jakichś dziwnych autorów, czyli gier i innych tam, powiedzmy, filmików, które skutecznie mają zatrzymać dziecko, ale skutecznie też mają to dziecko wychować. A że wychowują po swojemu, czyli mają tworzyć odbiorcę, a nie twórcę, więc ta sytuacja po prostu musi być albo przez nas szybko zauważona i zlikwidowana, albo poddajemy się i nic nie robimy. My jesteśmy, Nowy Sącz jest tym pierwszym ośrodkiem, który zaczął działać. No tak jak powiedziałem, ja przepraszam, jestem kawalerem Orderu Uśmiechu już 20 lat. I jak dostałem ten order, to pomyślałem sobie, że to otworzy mi drzwi do wielu sytuacji takich właśnie, gdzie można będzie pomagać. No dzisiaj mogę powiedzieć, że może ciutkę są te drzwi otwarte, ale to jest to tak ciutkę, że przejść jeszcze nie można. My musimy zrozumieć, że nie ma innego wyjścia, jak tylko i wyłącznie walczyć, zdobywać przestrzeń i gdzieś tam w miarę upływu czasu dostać się do ministra oświaty i może mu podpowiedzieć właśnie, żeby ta plastyka w szkołach była o wiele bardziej zauważalna i o wiele bardziej potrzebna dlatego, bo ona daje najwięcej wyobraźni, tak jak powiedziałem, z wszystkich przedmiotów. Dzień dobry. Troską i wielką ambicją naszego wspaniałego kawalera
Orderu Uśmiechu jest rozwój wyobraźni dziecięcej, natomiast troską moją jako dyrektora Biblioteki Pedagogicznej jest rozwój czytelnictwa i spotkaliśmy się w tych naszych ambicjach i działaniach, ponieważ żeby narysować bajkę trzeba ją przeczytać albo napisać, bo to również jest możliwe, tak stanowi regulamin konkursu. I cóż, promujemy czytelnictwo, najważniejsze dla nas, tak regionalne jest, aby sądeczanie pokochali czytanie. Przy tej okazji zapraszam do Biblioteki Pedagogicznej przy ulicy Jagiellońskiej 61, do nowej siedziby z 1000 woluminów i z wspaniałym księgozbiorem. Natomiast wracając do konkursu, cieszę się bardzo, że bierzemy udział w tym konkursie i w organizacji. Od strony merytorycznej opiekę nad przebiegiem sprawuje pani wicedyrektor do spraw projektów i współpracy, pani Iwona Mularczyk. Bardzo zależy nam na jak największej ilości prac, bo przyczynia się to do rozwoju wyobraźni, do rozwoju czytelnictwa, do integracji rodzin, bo przecież możliwe jest tworzenie prac wspólnie, nie tylko przez dzieci, ale przez całe rodziny. I mam nadzieję, że przy udziale Państwa, wszystkich mediów, ta informacja dotrze do jak najszerszej ilości odbiorców. I kapituła konkursowa będzie miała całą masę pracy, żeby wybrać spośród tysięcy, mam nadzieję, nadesłanych pięknych ilustracji. Oddaję głos pani wicedyrektor Iwonie Mularczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w przygotowaniach tego projektu. 11. edycja konkursu Malowanie pod tytułem Czas na bajkę w tym roku i bardzo się cieszę, że ten tytuł i ta współpraca powodują to, że mamy i rozwój czytelnictwa, i rozwój, i zabawę poprzez malowanie. Ważną ideą tego projektu, tego konkursu jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowej i to jest bardzo ważne, istotne i bardzo potrzebne, aby to nie było tylko malowanie samych dzieci, ale tutaj w tym konkursie będą uczestniczyły rodziny i mam nadzieję, że oprócz dobrej zabawy, jaka będzie związana z tworzeniem tych prac, które będą, mam nadzieję, przysyłane tutaj do siedziby Sądeckiego Sokoła, ale będzie to też wspólne spędzanie czasu właśnie łączące rodziny w takim wspólnym projekcie. Sam konkurs, jeżeli chodzi o bibliotekę i włączenie się w to porozumienie i współpracę, to ten konkurs będzie kończył się wystawą prac, ale wystawa prac będzie się, chcielibyśmy tą wystawę prac przedstawić w filiach Biblioteki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we wszystkich filiach. I tam mam nadzieję, że już sytuacja obostrzeniowa nam na to pozwoli, że spotkamy się z dziećmi, które będą wspólnie czytać bajki. Te bajki, które być może wygrają ten konkurs. Będziemy mogli im jeszcze bardziej przybliżyć czytelnictwo. I mam nadzieję, że to jest tylko taki początek drogi tej współpracy. Że ta idea będzie również w przyszłym roku, bo powiem Państwu, że rozmawialiśmy tu już i z panem dyrektorem i z panią dyrektor. Chcielibyśmy kontynuować tą ideę czytelnictwa poprzez zabawę, poprzez wspólne tworzenie prac, a być może w przyszłym roku udałoby się nam zorganizować Ogólnopolski Dzień Czytania Bajek. I byłaby to taka idea kolejna idea właśnie zapoczątkowana tym dzisiejszym naszym Państwa spotkaniem, tym konkursem, której pomysłodawcą jest pan Stanisław Szarek. Ten order, panie Stanisławie, który pan otrzymał, pokazuje, jak potrafi pan pracować z najmłodszymi, jaką ideę tworzenia potrafi pan tym najmłodszym przekazać, ile radości, ile uśmiechów na twarzy, ale i tej idei twórczej, bo malowanie wydaje się, że to jest coś bardzo prostego, łatwego, ale tak naprawdę przekazanie swojego serca, swojego wnętrza pracą, to jest naprawdę bardzo trudne. A dzieci potrafią to, jeżeli dobrze są prowadzone, z taką wielką szczerością,
potrafią zostawić takie prace, które dają nam, dorosłym, wiele do myślenia. Więc połączenie tej idei czytania bajek, rozszerzania wiedzy, rozszerzania horyzontów, ale także otwarcia się na świat i idea malowania. W tym przypadku mam nadzieję, że to połączenie się bardzo dobrze sprawdzi i będzie rozwijało i najmłodszych, i więzi rodzinne w naszych rodzinach. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy niezmiernie zaszczyceni jako Stowarzyszenie Orion, że możemy powrócić do współorganizowania ogólnopolskiego rodzinnego konkursu plastycznego, który w tym roku przybrał nazwę i ideę i motto Czas na bajkę. Szanowni Państwo, wiele była mowa na tej konferencji o integracji międzypokoleniowej pomiędzy członkami rodzin, o budowaniu więzi, o idei czytelnictwa i o tym, co nas łączy w tych trudnych, również pandemicznych czasach. Ja Państwu chciałem powiedzieć parę słów o stronie technicznej konkursu i o tym, jak on będzie wyglądał. A więc idea Czas na bajkę, idea integracji rodzin, czyli malują wszystkie pokolenia, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki. Wykonujemy pracę plastyczną na formacie minimum A3, dowolną techniką. Praca musi być kompletna, czyli cały ten arkusz, na przykład papieru, musi być wypełniony treścią. Ale co ciekawe, wprowadziliśmy obowiązek nagrania filmiku, który będzie dokumentował tworzenie tej pracy, aby również ten walor integracyjny, ale też wykorzystanie nowoczesnych technologii, które również ta rzeczywistość pandemiczna, myślę, że w znacznym stopniu rozwinęła. Czyli z jednej strony od 31 maja do 2 sierpnia te prace są wykonywane i muszą one zostać przesłane, ale nie tylko w formule tejże pracy, jak również w formie krótkiego filmiku dokumentującego proces jego powstawania. I tutaj nałożyliśmy maksymalna długość filmu to 3 minuty, a następnie pracę ocenia jury pod przewodnictwem artysty, kawalera Orderu Uśmiechu, pomysłodawcy pana Stanisława Szarka. I przyznajemy nagrody w dwóch kategoriach, czyli bajka znana z literatury i bajka wymyślona. O tym już była mowa podczas naszej konferencji, że nasze rozumienie bajki to nie tylko bajka, która została już napisana, wydana, ale tak naprawdę bajka to również rzeczywistość, to również kreacja dziecka. I to chcieliśmy bardzo mocno podkreślić poprzez wprowadzenie tej drugiej kategorii, czyli bajka wymyślona. Chcemy też Państwu powiedzieć, że każdy uczestnik, będziemy się starali, aby otrzymał upominek, a laureaci otrzymają takie specjalne zestawy plastyczne w walizce, które mamy nadzieję, że będą również niespodzianką, ale też inspiracją do powstawania kolejnych prac plastycznych. Pani dyrektor Iwona Mulaczyk mówiła też o tym wymiarze ogólnopolskim i też może powiedzmy o tym, ponieważ mamy patrona medialnego oczywiście w postaci zacnych lokalnych mediów, za co bardzo serdecznie dziękujemy, ale również TVP ABC i myślę, że o tym też należy w tym miejscu powiedzieć, ponieważ idea fix Stanisława Szarka to było ogólnopolski konkurs plastyczny Czas na bajkę i mamy nadzieję, że ten walor ogólnopolskości dzięki temu, że dociera to kanałami ogólnopolskimi do rodzin, do dzieci, będzie w tym roku, w 2021 roku, miał szansę na to, aby się ziścić. Nasz konkurs zostanie rozstrzygnięty 23 sierpnia 2021 roku, ale co ważne, to nie będzie koniec, ponieważ wyróżnione prace będą również zaprezentowane na wystawach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu i wszystkich filiach tejże Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu, tak, pedagogicznej, przepraszam bardzo, jak również w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie oraz w publikacjach promocyjnych wszystkich organizatorów konkursu. Wystawom oczywiście będzie towarzyszyć akcja, o której już mówiliśmy, czyli akcja czytania bajek i książek dla dzieci. A zatem bardzo serdecznie zapraszamy. 1 czerwca się zbliża, 30 maja jest już w poniedziałek. Zapraszamy wszystkie rodziny z całej Polski do uczestnictwa w 11. ogólnopolskim rodzinnym konkursie plastycznym Czas na bajkę. Ja chciałem tylko dodać jeszcze, że współsponsorami nagród, oprócz tych instytucjonalnych, których udało nam się zaangażować, są firmy znane u nas w regionie, czyli firma Koral, wydawnictwo Zielona Sowa, które specjalizuje się w wydawnictwach dziecięcych oraz wydawnictwo gier planszowych Hobbity. Jeśli macie Państwo pytania, to chętnie jeszcze odpowiemy. Jeśli nie, to dziękuję Państwu bardzo za przybycie.